Przegrywacie drugi mecz półfinałowy z Polonią Bytom. Zapytam cię najpierw o to, jak w ogóle ocenisz ten mecz? Myślisz, że mogłyście zrobić coś w nim lepiej? Wiadomo, że drobne błędy się pojawiały, no czasami większe. Natomiast Bytom jest bardzo trudnym przeciwnikiem. Grają no, bardzo taktycznie i często ciężko jest, no ciężko było nam przez to przejść. No i też naszym składem, który no, nie jest jakiś super, dużo mamy młodych zawodniczek, które tak naprawdę dopiero zaczynają, więc było ciężko, no ale tak czy siak szanse zawsze były. Myślisz, że dałeś z siebie dzisiaj po prostu wszystko w tej serii? Myślę, że każda dała z siebie tyle, ile mogła. Walczyłyśmy do końca, więc... Zapytam cię jeszcze o przygotowania w ogóle do tej serii, bo no w tym sezonie Bytom grał trochę innym składem, więc czy można powiedzieć, że w ogóle znałyście te rywalki, wiedziałyście jak one zagrają i jak się przygotować do tych meczów? Część z nas znała wcześniej, z wcześniejszych sezonów rywalki, więc wiedziałyśmy mniej więcej jak grają. I byłyśmy też w stanie przygotować na to młode, mówiąc co, gdzie, która robi. Bez względu na to, tak naprawdę, jak zakończyłaby się ta seria, no to byłyście pewne, że zagracie o jakiś medal na koniec sezonu i zagracie o brąz, więc czy odczuwałyście jakąś presję związaną z walką o te najwyższe cele? Jasne, presja jest, bo jest to jednak wysoki cel. Wiadomo, każdy chciałby zdobyć mistrzostwo. Byłyśmy gotowe na to, że te mecze będą trudne, więc no presja była, ale miałyśmy też w głowie, z tyłu głowy, że to nie jest koniec sezonu, nawet jeżeli przegramy. Mamy o co walczyć. Po tej serii z Bytomiem, no to na pewno macie też dużo materiału do analizy i materiału, nad którym możecie po prostu pracować. Myślę, że jakby w czym powinniście szukać takiej największej poprawy na kolejną serię czy na kolejne lata? No, pojawiały się drobne błędy. Myślę, że jeżeli będziemy kontynuować to, co gramy, tylko oczywiście troszkę lepiej, bez popełniania tych błędów, jeżeli będziemy realizować plan trenera, to mamy szansę zajść daleko. W waszej grze chyba można mówić też o takiej stabilizacji, bo co roku walczycie o ten brąz, ostatnio wam się udawało, więc chyba nie można mówić, że robicie regres, ani też nie wiem, że ta forma jest jakaś inna od poprzednich lat. Zmienił nam się skład i mamy dużo młodszych zawodniczek, więc w ich wydaniu jest to progres i mimo, że dużo nas zostało, no to też mamy bardzo trudnych przeciwników, żeby przejść do tych finałów, grać o to złoto, bo Bytom jest trudny. Przez ostatnie lata miałyśmy też problemy ze Stoczniowcem, ale no myślę, że kiedyś powoli do celu. A czy dla ciebie był to cięższy sezon od poprzednich? Był to sezon trudniejszy dla mnie, ponieważ grałam znacznie więcej niż w poprzednich sezonach. Byłam też jedną z takich 10 głównych zawodniczek, co było dla mnie dużą różnicą, bo zazwyczaj byłam tą taką dodatkową, że gram, ale jak trzeba, tak naprawdę. To na koniec zapytam o to, co przed wami. Wciąż jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, z kim zagracie o ten brąz, no ale póki co bliżej walki o brąz jest Stoczniowiec. Więc jakiej serii ze Stoczniowcem byś się spodziewała? Jaki to w ogóle jest rywal dla was? Stoczniowiec jest trudnym rywalem. Te dziewczyny grają dobrze, mają fajne strzały, ale też uważam, że nie jest to dla nas rywal nie do przejścia. W tamtym sezonie startowałyśmy z podobnej pozycji w tabeli sezonu zasadniczego, a jednak ten brąz zdobyłyśmy i myślę, że w tym sezonie będzie tak samo.